Ale fajnie, dobrze, że się ruszyłem z tego domu, moi drodzy. Jestem w szoku. Jestem normalnie w szoku, że takie miejsce nagrywam. Trzeba będzie coś po angielsku nagrać, ale się zastanawiam. Nie wiem, właśnie, najgorsze jest to, nie wiem, czy to jest teren prywatny, ale chyba nie. Ciekawa, naprawdę ciekawa miejscówka. Wow. Mamy las w 2024 roku. Super. Kurde, ja pierniczę. Normalnie nie mogę uwierzyć, że znajduję się w takim ładnym miejscu. Ale tu kurde cicho. Kompletnie nic z mojej drodzy nie słychać. Tam jest ścieżka. Na razie nie będę tam, pójdę kawałek tu. Nie wiem, czy dobrze robię, że w 4K nagrywam wideo. Potem się takie wideo będzie gruźki długo wysyłało. Ale muszę tam kawałek do góry podejść. Ale dziwne miejsce. No dobra, przejdę się tam pod górę. Jestem ciekaw, czy się ten las tutaj kończy. O kurde, można tam do samej góry podejść. Jestem w szoku. W Koronowali są takie fajne drzewa. To są pozostałości po tych puszczach, moi drodzy, które kiedyś tutaj tak licznie rosły. Niestety rewolucja agralna i przemysłowa i budowanie skaków przekrzebiły w większości te lasy, ale się zachowały wciąż. Trzeba się zaraz na dół zejść. Ciekaw jestem, dokąd ja tędy idę. To jest normalnie ścieżka. Ale fajna miejscowa. Jak bym się tego nie spodziewał, że w ogóle takie miejsce mogę tutaj być. Gorzej z koło syfu i dziagoska. Widać, że chyba obozowali ludzie. Bo jest tu trochę bałagan. Moi drodzy, chyba się nie da dalej iść. Skarbniak. No ciekawa, ciekawa okolica. Ciekawe, czy jest tu jakaś ścieżka. O kurde, ścieżka tu jest. Ale nie będę się zapuszczał zbyt daleko. Bo jak dopiero tą okolicę odkrywam, bo się boję, że się zgubię. Kurde, ja piernicze. Co to ma być? Jeszcze tam trzeba w dół schodzić. Nie, ja się wracam, moi drodzy. Wracam się w mas z powrotem albo na jakąś inną ścieżkę, bo jakiej okolicy aż tak dobrze nie znam. Ale idę teraz w dół, bo teraz trzeba będzie w dół. A kurde, coś mi się dostało do buka. No nieźle, no nieźle. Odkryłem jakieś dziwne miejsce. Chyba dobrze zrobiłem, że sobie dzisiaj dałem spokój, aby daleko jechać. Ale warto było tu jechać. Przez przypadek odkryłem ten las. Normalnie ja nic o tym miejscu nie wiedziałem, ale było widać wzgórza zalesione.
za tą miejscowością, ale nie wiedziałem, czy można po tych lasach chodzić. Jednak można. Ciągle się zastanawiam, czemu to miejsce nie jest podpisane. Czekajcie, muszę sprawdzić, która godzina. Holendia się trochę zmęczyłem. 17:51. No nie no, wspaniała godzina. Wspaniała godzina. Czekajcie, zmienię może ustawienia i włączę kamerkę. Nie muszę jej wyłączać, ale chcę ustawienia zmienić.